Was w Modzie Ekokreatywnej. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj nowy haul lumpeksowy. Jeśli jeszcze nie znacie mojego kanału, to nazywam się Kinga Nurkowska i właśnie robię haule lumpeksowe, programy o second handach, programy o rzeczach vintage, ale także różne stylizacje modowe, stylizacje na wielkich projektantów, także poradniki modowe oraz pokazuję też moje kolekcje ubrań. Możecie znaleźć te playlisty na moim kanale, więc jeśli Wam się spodoba, to proszę Was o subskrypcję i o polubienie filmiku, bo to bardzo pomaga mi w rozszerzaniu zasięgów. Więc przechodzimy dalej i już dzisiaj Wam pokażę super perełki z jedwabiu, kaszmirów i w ogóle najlepszej jakości rzeczy, z których się bardzo cieszę oczywiście. Także przechodzimy już dalej. Moi drodzy, no i zaczniemy od, nie wiem w sumie od czego zacząć, chyba zacznę od butów. Słuchajcie, kupiłam super buty. Bardzo fajne, skórzane oczywiście, bo ja kupuję tylko takie naprawdę dobrej jakości buty. To są buty Redneklu. Wiecie co? Bardzo... Może Redredu. Fashion Sole. Takie baleriny, superowe. Zobaczcie, jaki piękny mają kolor. Taka zieleń, którą uwielbiam. Zimna zieleń, która pasuje do mojego typu urody i mają tu siateczkę, co uwielbiam, bo w lecie to jest bardzo pomocne, żeby się nie pocić w tych butach, nie było nam gorąco i niewygodnie. Naprawdę w super stanie buciki, zobaczcie. Oczywiście, że ja je czyszczę, dezynfekuję, bo mam specjalne środki do dezynfekcji. W każdym razie jest to skórka, bardzo fajne obcasiki takie z takim skórzanymi wstawkami tutaj. No i zobaczycie mnie w nich w jakiejś stylizacji na pewno. Pokażę Wam tam, jak to wygląda. Naprawdę są super, super. Uwielbiam ten kolor, mam taki identyczny pasek i w ogóle mam dość sporo rzeczy w takich kolorach. Jeśli mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to już wiecie. A ja kocham baleriny, ale oczywiście nie takie baleriny z supermarketu, takie wiecie, taniocha, tylko takie naprawdę dobrej jakości, skórzane, miękkie, wygodne baleriny. A baleriny to jest jeden z typów obuwia, który się bardzo przydaje na wiosnę i jest bardzo bezpretensjonalny i powiedziałabym, że on jest takim w stylu francuskim. Francuzi lubią baleriny, a wprowadziła to Audrey Hepburn. Jeśli jeszcze nie znacie, to być może zrobię stylizację na Audrey Hepburn, czy już były. Wiecie co, że ja się trochę, pomału się trochę gubię. Były stylizacje na lata 50. i 60., więc tam była Audrey Hepburn. Słuchajcie, drugie buty kupiłam naprawdę super. One są trochę za małe, bo to jest 36. Właściwie to jest takie 36,5, ale zobaczcie, jaki piękny miętowy kolor. I oczywiście, że są skórzane, oczywiście, że są w super stanie, praktycznie jak nowe. Zobaczcie, tutaj nic, tak samo drugi bucik, nic tu się nie dzieje, więc będą one do sklepiku, w przeciwieństwie do tamtych, no bo troszeczkę mnie cisną. One są takie na pograniczu siódemki, więc jeśli macie większe niż szóstka, a mniejsze niż taką bardzo małą siódemkę, to wejdziecie. Betty Barclay, piękne kolory, patrzcie, naprawdę przepiękne kolory. No i naprawdę w środku też ten but może był raz, dwa razy chodzony, zobaczcie. Tak jak mówię, ja je dezynfekuję, więc tu nie ma się czego obawiać, nie będzie żadnego zagrożenia w noszeniu takich butów. Piękny, taki perłowy, miętowy kolor, prześliczny. Myślę, że obcasik jest około 7 cm, tak oceniam. No i zobaczycie mnie z różnymi tu rzeczami w tych butach, więc nie będę już przedłużać, jak o to chodzi. Moi drodzy, no i dzisiaj zacznę od sukienek, zacznę nietypowo od sukienek, bo jedną z tych sukienek mam na sobie i bardzo mi się podobają te sukienki. Kupiłam bardzo podobne dwie sukienki, są naprawdę mega. Ta jest z wiskozy i w ogóle wiecie co, to nie jest jakaś mega dobra marka, ale kolor, wzory tej sukienki, typ tej sukienki tak bardzo do mnie przemawia, tak do mnie pasuje. Kocham coś takiego i ta sukienka na 100% zostaje ze mną, bo od pierwszego wejrzenia się w niej zakochałam. To jest moja kolorystyka. Ja jestem latem, raczej takim chłodnym latem. Może nawet jestem takim prawdziwym latem, true summer, jak to mówią. Więc wszystkie takie chłodne barwy, nie zbyt ostre, ale takie chłodne i też takie trochę stonowane chłodne barwy będą do mnie pasować. Lubię tą kolorystykę, bardzo dobrze się czuję w takiej kolorystyce i moja cera też wygląda w niej dużo lepiej niż w ciepłych kolorach.
Jeśli byście się interesowali analizą kolorystyczną albo w ogóle takimi powiedzmy prostymi trikami, jak odkryć, jakim jesteśmy typem urody i jakie kolory będą nas pasować, to dajcie znać. To zrobię Wam filmik. Oczywiście to nie będzie typowa analiza kolorystyczna, takich rzeczy możecie znaleźć dużo już w internecie, ale takie proste jakby symptomy, triki, które mogą Wam bez wydawania wielkiej fortuny albo po prostu kilku stówek na tą analizę samodzielnie stwierdzić, jakim jesteście typem, jeśli jeszcze nie wiecie oczywiście, bo sporo kobiet już wie w pewnym momencie, jakim jest typem kolorystycznym, metodą prób i błędów. Tymczasem, no popatrzcie na mnie w tej stylówce. Mam na sobie takie cieliste baleriny skórzane, cieniusieńkie, one są cudowne, po prostu są tak wygodne, jakby nie było butów na nogach. No i są idealne do tego typu sukienek, ale fajnie też ta sukienka będzie wyglądała z butami takimi turkusowymi na obcasie. Mam takie buty, ale nie będę ich teraz już mierzyć. W każdym razie, no przefajna sukienka z wiskozy. Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś sieciówkowa sukienka typu Shein, no niestety. No ale przynajmniej jest z miarę dobrego materiału, nie jest poliestrowa i jest... jest po prostu z second handu, więc w życiu bym nie kupiła, raz tylko kupiłam rzecz w Shein i co prawda bardzo nie żałuję, ale na pewno już więcej nie kupię nowej rzeczy. Natomiast jeżeli coś jest z second handu i jest w miarę fajne i ma dobry skład, no to czemu nie? Uważam, że ta sukienka jest przepiękna, urocza jest, po prostu jest urocza. No. Nawet jeżeli to jest Shein, to wiecie co, po prostu ten rodzaj metki ze składem, która tam jest, wygląda trochę jak te metki z Shein, jak oglądam czasem jakieś vlogi czy jakieś tam przebitki takich metek. Dlatego podejrzewam, że może tak być. No, ale naprawdę jest bardzo, bardzo ładna ta sukienka i co prawda tu jakieś sterczą, zobaczcie, widzicie, no właśnie o tym mówię. Czy Primark, czy ten, no to są takie wykończenia. Ale wiecie co, nie przejmuję się tym, ponieważ bardzo, bardzo podoba mi się fason sukienki, no trudno. Nie kupiłabym nowej, ale taką, czemu nie? Tak wygląda, kochani. Kolejna sukienka jest znowuż z bawełny i naprawdę jest piękna. Zobaczcie na te kolory tutaj. Jeżeli lubicie wzory kwiatowe, styl boho, styl taki hippie, kobiecy, taki romantyczny styl, to ta sukienka będzie dla Was superowa. To jest M-ka, bo ona, M-ka, nawet tu jest napisane L-ka i chyba mogłaby to być L-ka, jeżeli nie mielibyście zbyt dużego biustu, bo właściwie powinnam powiedzieć, nie miałybyście. No ale jest śliczna, jest na mnie za duża, zobaczcie tam w stylówce, to widać w biodrach trochę, troszkę też mam luzu tu pod pachami, w sensie ona nie leży tak jak powinna. Powinna być trochę taka bardziej do ciała. Mimo że ona tu jest luźna, to jednak ja czuję, że ona w biodrach jest po prostu za duża. Spokojnie to może być M-ka, L-ka. Taka większa M-ka, taka typowa M-ka lub L-ka. Chyba że lubicie takie bardzo luźne sukienki. No ale ja uważam, że ta sukienka powinna być na rozmiar M. No jest przepiękna też. I to jest bawełna, bo tam jest metka. Jest metka. 100% bawełna. A i nie ma, nie ma wzmianki o podszewce, ale podszewka wygląda też jak z bawełny lub jak z wiskozy. W każdym razie na pewno jest to bardzo przewiewne, nic tu nie ma takiego poliestru, nylonu, ani nic z tych rzeczy. Piękna sukieneczka. Już się cieszę, że coś takiego do sklepu mi się udało zdobyć. Słuchajcie, i teraz kolejna sukienka, to jest też mega perełka. Wow, ale mi się trafiły sukienki tym razem cudowne. Słuchajcie, ta sukienka mnie tak zachwyca. To jest taka sukienka w minimalistycznym stylu z jedwabiu, z bawełną po połowie mniej więcej. Z tego, co metka mówi. Jest trochę taka przejrzysta, ale to jest taka sukienka typu wakacyjnego, nawet na jakiś kostium kąpielowy. Jest piękna, jest na mnie trochę za duża. Musiałam sobie tutaj, zobaczcie, przypiąć te ramionczka na szpilkach na razie, bo nie jestem zdecydowana, czy ją sobie zostawić. Bardzo bym chciała sobie ją zostawić. Koniecznie napiszcie, co uważacie. Ja ją tutaj mierzę. Ona jest na tyle duża, że trochę przesadziście wygląda bez paska. Natomiast z szarfą, z paskiem, z czymkolwiek tutaj, i do sandałów, i do balerin, no uważam, że przepiękna basicowa sukienka. I wiecie co? Ona ma piękny taki kolor takiej śmietanki z taką lekką nutką różu. To jest taki kremowy wróż, czyli idealny dla mnie kolor właśnie, nie jakiś w żółty wchodzący, tylko taki właśnie krem a la śmietanka z nutką, nie wiem jak to, z nutką
dosłownie z taką kropeleńką truskawki. No bardzo, bardzo jasne. W każdym razie ma to taki właśnie pobłysk lekko różowawy. Piękna sukienka. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie i w której wersji. Ona jest taka krótsza bokami. To jest właśnie z tych włoskich sukienek. Naprawdę, no, to jest taki styl, który kocham po prostu, sukienek. Jestem zachwycona po prostu. No jak widzicie, jak się ekscytuję znowu tymi ciuchami. Ale naprawdę, sukienki to jest tak naprawdę chyba rzecz, którą najbardziej kocham, którą najbardziej lubię nosić. Zwłaszcza rozkloszowane. Lubię też spodnie palazzo i dlatego teraz Wam pokażę, bo polowałam specjalnie dla Was na takie spodnie, bo miałam dużo pytań o te moje kuloty jedwabne właśnie tego typu. Tamte są trochę krótsze. Tutaj upolowałam takie spodnie palazzo, też z dokładnie takim samym wiskozowym, elastycznym pasem. Wierzch to jest jedwab, chyba mieszany z wiskozą, ale tam jest dużo jedwabiu. I spód jest wiskozowy. One naprawdę pięknie się układają. I zobaczcie, jaki piękny limonkowy kolor. Naprawdę są w super stanie. Zobaczcie. Pokażę Wam z bliska ten jedwab. No bo co? Tak to wygląda. Piękna limonka. I ja tutaj mierzę te spodnie od razu do bluzki takiej, którą Wam też za chwilę pokażę. Ona jest w takie wzory pastelowe. Jest tam jakiś ciemniejszy kolor, chyba brąz czy czerń, ale takie pastelowe wzory, ona jest za duża na mnie ta bluzka, ale zobaczcie, jak to fajnie się układa, takie spodnie, naprawdę są mega przewiewne, no tamte moje kuloty to jest naprawdę cudowna sprawa na lato, na wiosnę, taką cieplejszą już, no i to jest druga rzecz, one są, te są, mogłabym je nosić, natomiast to ani nie jest specjalnie mój kolor ta limonka, ani, no i troszeczkę są takie minimalnie może za luźne, to jest może bardziej MKL-ka, ale chyba MK bardziej, Nostalgia, widzicie, jest włoska firma, no i jest tutaj, oczywiście, że jest tutaj skład, 30% jedwab, 70% wiskoza, podszewka, tak jak mówię, jest bardziej wiskozowa, no, czyli one są mieszanką jedwabiu z wiskozą, generalnie. Piękne spodnie, naprawdę, uwielbiam takie coś. Właśnie zobaczcie do tej bluzki, i zobaczcie też, później mierzę do takiego swetra kaszmirowego, który będę też zresztą dawać do sprzedaży, więc jeżeli byście były chętne na te spodnie i na przykład w zestawie z tym sweterkiem, bo jak najbardziej wiosną można też taki w identycznym kolorze pistacjowym, kaszmirowy sweterek z FNF. On nie będę go jakoś bardzo, bardzo, bardzo drogo wyceniać, na pewno nie będzie ponad 100 kosztował. No, on jest w dobrym stanie bardzo, ale to jest taki cienki kaszmirek, to nie jest taki kaszmir ten taki bardzo puszysty i gruby, który zaraz zresztą też zobaczycie. Tylko to jest taki cieńszy kaszmir i no, i kochani, taki sweterek będę też chciała sprzedawać, bo jednak to nie do końca jest moja bajka kolorystyczna. A no i do tych spodni mógłby być właśnie, jakby ktoś miał taką M-kę, no M-kę, bo na L-kę to co prawda spodnie może by było, ale sweterek już nie. To jest raczej taki do M-ki sweterek. On ma być taki obcisły do ciała i on pięknie właśnie wygląda i podkreśla figurę. Także fajny zestaw to byłby, jakby ktoś sobie trafił, kochani. No, to super rzeczy już tyle. Jak chodzi o te doły. Teraz góry. Właśnie ta bluzka, o której Wam przed chwilą mówiłam, to jest taka bluzka, rozmiar raczej ML. I to jest bardzo piękna bluzka z jedwabiu od Teda Bakera. 100% jedwab, żeby nie było. Popatrzcie. 100% jedwab. Bardzo piękny wzór ma ta bluzka. Bardzo ładne kolory na lato. Zobaczcie, jakie to jest twarzowe. Dla lata. Słuchajcie, to są kolory albo dla takiej wiosny jasnej, świetlistej wiosny, która dobrze znosi ostre kolory, albo właśnie dla kogoś, kto ma urodę lata, tak jak ja, więc te barwy naprawdę super, super będą pasować. Piękne plecy z takim wiązaniem, zobaczycie tam zresztą w stylówce, bardzo ładne to jest, naprawdę przepiękny wzór bluzki, no jest jak nowa, naprawdę jest jak nowa ta bluzka, więc Jestem w szoku, że mi się udało taką bluzkę upolować. Jest piękna po prostu. Tak jak mówię, no na mnie jest za dużo, to widać na plecach, że to będzie raczej ML. Ale oczywiście tam wymiary w razie czego podam. Kolejny jedwab teraz, słuchajcie. Piękna bluzka, tym razem to jest taki większy rozmiar. Tu macie markę.
Hanky Dry. Bardzo fajna marka, Sztokholm, szwedzka, w pięknym takim błękitno-szarym kolorze. Patrzcie, jaki to jest śliczny kolor. No i to jest większy trochę rozmiarek i w ogóle ma piękne detale ta bluzka. Zobaczcie, pokażę Wam tu z bliska, jak to jest ładnie tutaj uszyte, jakie ma rękawki w ogóle. O. Naprawdę śliczna bluzka. Tutaj ma fajnie tak na biuście zmarszczone, więc taki większy biust nawet by się tu zmieścił. I tutaj ma taki bardzo ładny detal też na dole. O, kolor jest cudowny, też mój kolor, ale niestety nie mój rozmiar tym razem. 100% jedwab. I oczywiście, i tutaj są takie trim, czyli to, co tutaj jest wyhaftowane w środku, bawełna 100%. Piękna bluzeczka, słuchajcie. Naprawdę jestem zachwycona. Niby M-ka, ale ja uważam, że to bardziej na L-kę będzie, bo ona naprawdę, zobaczcie, ona naprawdę jest spora. Chyba nie na M-kę, chyba raczej to będzie M-ka, no może szwedzka M-ka, no to będzie nasza L-ka. No bo oni mają tę rozmiarówkę zawyżoną dosyć. W każdym razie piękna bluzka do sklepu. Naprawdę wow. Słuchajcie, idziemy dalej. Mam jeszcze koszulę od Freda Perry. Piękna, cudowna koszula. O, zobaczcie, śliczna bluzka Fred Perry, żeby nie było, oryginalna. Tu jest napisane M-ka i rzeczywiście to jest taka M-ka, bo zobaczcie, ma takie piękne rękawy tutaj, takie bufiaste, ma zaszewki z tyłu, jest dwurzędowa z taką stójką, wygląda jak taka koszula z dawnych lat, ale naprawdę jest jak nowa. Patrzcie, i ma oczywiście, że ma hafcik firmowy, więc naprawdę to jest oryginalna Fred Perry, śliczny kolor. Ja to mierzę do leggingsów, do takich jeginsów bardziej, od Topshopu. Bardzo fajne spodnie, zresztą bardzo wygodne. Jedne z niewielu, które lubiłam nosić, a teraz rzadko je noszę, ale no super ta koszula. Też troszkę jest na mnie za duża ta koszula, bo mi się naprawdę bardzo podoba, ale czuję, że trochę mnie poszerza tu w ramionach. Raczej to właśnie na M-kę byłaby taka perfekcyjna. Ktoś ma górę tu M-kę, to byłaby ekstra. Tak, to jest kolejna rzecz. Teraz pokażę Wam sweter, który sobie zostawiam, bo się tak ucieszyłam, że go znalazłam. To jest kaszmir, duży rozmiar, słuchajcie, bo to jest rozmiar 40 niby 8, ale ja to chcę nosić jako oversize, czyli coś takiego właśnie do leggingsów, do takich spodni, jak tam mam na sobie. Kaszmir, wiecie co, nie wiem, co to jest za marka, pokażę Wam tak metkę. Ale jakaś dobra marka na pewno, bo ten kaszmir jest taki puszysty, White Stuff. O, no to tak, to doskonałe. Zobaczcie, taki puszysty kaszmir i w cudownych kolorach. To są jedne z, właściwie wszystkie te kolory, to są moje kolory i to są kolory, które kocham nosić. I ten niebieski, taki błękit indyjski, czy jak ktoś tam nazywa, i ten fuksjowy, i bordo, i szary. To są jedne z moich naprawdę ulubionych kolorów. Cudowna, cudowny sweter. Ciekawa jestem Waszego opinii, ale ja kocham takie wielkie swetry właśnie do wąskich spodni albo do takich trochę a la leggingsów jakby i do botków na przykład wysokich, do kozaków wysokich. Mega fajnie to wygląda moim zdaniem, albo na przykład do jakiejś mini takiej w jednym z tych kolorów też by było fajne i do traperów. Po prostu love, uwielbiam ten sweter. Już w nim byłam, bo jest tak fajny, jest tak cieplutki, 100% kaszmir jak nówka. Kochani, mam jeszcze dla Was, przypomniałam sobie, jeszcze mam kombinezon, który nie jest na mnie dobry, nie jest w moim rozmiarze, ale jest piękny. To jest 14, to jest taka LKXL-ka. Patrzcie, jaki fajny kombinezon z bawełny, Boden, bardzo dobra marka. I jest on czarny w beżowe kropki. No przeuroczy jest, bardzo fajny, taki spodnie jakby dół jest z wysokim stanem, ma kieszenie w ogóle, jest bardzo wygodnej takiej grubej bawełny i te doły spodni też są, i w ogóle to jest nieprzezroczyste, więc to można nosić samo, tak, z paskiem jakimś fajnym, patrzcie jak fajnie wykończone doły, mega wygodna rzecz, no jak ktoś w ogóle lubi kombinezon, ale słuchajcie, tego typu kombinezon jak jest wygodny, to ja bym nie miała uwag, on ma z tyłu zamek, więc... Piękna rzecz, bardzo jakościowa, bardzo, no jak nowy jest, serio, tutaj nawet kolor nie jest sprany, świetny ten kombinezon, jak ktoś lubi takie wygodne rzeczy na lato, no to około 40 to jest. Super rzecz do na przykład jakiegoś beżowego żakietu, do czarnego, albo samo po prostu.
Tak. I to jeszcze, jeżeli jesteśmy przy ciemnych rzeczach, to jeszcze świetna marynarka z H&M-u 34. I rzeczywiście to jest 34. I to jest taka dłuższa, bardzo fajna, dłuższa marynarka z bawełny. Z ładną różową podszewką, zobaczcie. No jest dla mnie za mała, ale to wiecie, jak wyglądają tego typu marynarki. Fajne, takie wyszczuplające, można je włożyć i do jeansów. Ona jest taka w stylu frakowym trochę, widzicie? Ma takie zapięcie frakowe. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajna, naturalna, na mały rozmiarek. Ale właśnie taka dłuższa marynarka, nawet do jeansów czy do jakichś spodni, super będzie wyglądać. Także bardzo jakościowa rzecz, jak nowa. Super marynara. No i teraz zostały mi dwa swetry, które są takie fajne. Jeden sweter, już nie będę, już się tutaj nie przebieram i pokażę Wam w tych bordowych spodniach, w tych takich jeginsach. Piękny samodziałowy sweter z wełny. Zobaczcie, zresztą z bliska to widać nawet, że to jest wełna. Ktoś zrobił naprawdę super robotę i takie swetry są naprawdę są drogie, bo powiem Wam, że byłam kiedyś w Sicie, no i oglądam posty tego tam vintage shopu w Krakowie Sito. Bardzo piękne rzeczy ma dziewczyna tam. Naprawdę mi się bardzo podobają. Polecam Wam ten sklep. No jest tam drogo. No nie, trzeba przyznać, że jest tam drogo. No i takie swetry to naprawdę kilka stówek nawet już w vintage shopie kosztują, więc no piękny sweter. No na mnie jest za duży, to widać. Poza tym to jest kompletnie nie mój kolor. Ale bardzo ładny odcień beżu. Jak ktoś, komuś jest dobrze w beżu, to jest taki różowawy beż. Taki z taką nutką różu jakby. Piękny odcień. Naprawdę piękny, taki bardzo przyjemny, bardzo ciepły odcień beżu. Śliczny wzór. Naprawdę śliczny. I taki modny krój z szerszymi rękawami. Taki krótszy oversize. Zresztą zobaczcie, no wiadomo, to nie jest ani mój kolor, ani mój rozmiar, ale jest bardzo piękny, naprawdę. Więc polecam Wam bardzo ten sweterek. Już oczywiście on będzie wędrował do sklepu. Jeżeli nie teraz, to na następny sezon. I mam cudowną tunikę, też samodziałową, z wełny. To jest, słuchajcie, co ciekawe, włożyłam to na gołe ciało i to w dotyku nie jest wcale takie aż mięciutkie, ale jak to włożyłam, to mnie to nie gryzło. I na pewno jest to wełna, bo to pokażę Wam tutaj z bliska. To nawet widać gołym okiem, że to jest wełna i czuć to też, bo to jest takie naturalne. I jest przepiękne to coś, takie artystyczne, taka jakby tuniko-sweter, coś połączonego z sukienką, z szerokimi rękawami. I włożyłam to i na prawą, i na lewą stronę, bo bardzo ładną ma lewą stronę. W ogóle świetnie wykończone. Zobaczcie, jak to jest ciekawie wykończone od spodu. Ja nawet nie wiem, czy mi się bardziej ta lewa strona nie podoba. W każdym razie moim zdaniem wygląda fajnie i na tą stronę. Można nosić na prawo i na lewo, bo w ogóle to jest rewelacyjnie po dwóch stronach wykończone i nawet też szwy mi się podobają jako taki ciekawy element ozdobny. Także dwustronna rzecz. Zastanawiam się, poradźcie mi, czy to sobie zostawić, czy jednak jest trochę za duże, ale ja myślę, że właśnie takie coś powinno być dość duże, bo to wygląda fajnie, jak tą sylwetkę, tak się drapuje na sylwetce, jest takie bardzo nowoczesne w stylu. Jestem ciekawa Waszych opinii o tym swetrze, też w ogóle o wszystkich rzeczach, także koniecznie piszcie. A, jeszcze jedno zostało, jeszcze dwie rzeczy, to już tak Wam krótko pokażę. Kupiłam bardzo dziwną rzecz, no czasem kupuję takie dziwne rzeczy, bo też, wiecie, występuję w teatrze muzycznym i czasem mamy jakieś różne eventy, czasem gramy na tych lekcjach śpiewania na rynku, no i zobaczcie, takie cudo mi się udało upolować, to jest chyba szyte przez Krawcową. Tu ma futro w ogóle naturalne, to jest w ogóle jakieś takie, wydaje mi się, że to jest wiskoza, taka satyna wiskozowa, rybs wiskozowy też tu jest, haftowane w ogóle, z kapturem, z aksamitu, w ogóle też ma to kaptur tutaj. Bardzo ciekawe takie pelerynowe rękawy, naprawdę to jest mega ciekawa rzecz. Piękna podszewka, zobaczcie, w ogóle taka wiskoza, satyna gruba wiskozowa, piękna. I tu ma firmę jakąś, Valery Barcelona, Made in Spain. To jest jakieś takie, albo właśnie to jest jakaś taka firma niszowa, która szyje takie niesamowite artystyczne rzeczy. Piękna rzecz, taka bardzo teatralna, ale niesamowicie zrobiona, no zobaczcie. No, to było na nowym towarze, ale na wagę. I dużo ważyło, ale stwierdziłam, że to jest tak ciekawe, że czy jako część kostiumu, czy jako taki ekstrawagancki na jakiś pokaz, to może być naprawdę fajna rzecz. No i co? I jeszcze kupiłam coś Wiktorowi, no bo czasem też zdarza mi się coś kupić Wiktorowi.
Piękna wełniana kurtka w stylu takim Ameryki Południowej. Naprawdę śliczna, zobaczcie. Granatowy kolor z takimi wzorami. Z kapturem takim szpiczastym. To jest w jego stylu i ma bardzo fajny tył, zobaczcie. To jest takie oversize'owe, że jak ja to włożyłam, to wygląda jak taka wielka kurtka oversize, ale naprawdę świetne to jest. No, no i w zasadzie to by było na tyle, jak chodzi o te rzeczy dzisiejsze, więc koniecznie piszcie, co się Wam najbardziej podoba. Ja już nawet nie wiem, co mi się najbardziej podoba. Oczywiście najbardziej podoba mi się ta sukienka i ta biała, chyba jednak. No i sweter. Dla mnie oczywiście, bo ja mówię teraz, co mi się dla siebie podoba. Jestem ciekawa też Waszych opinii i jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie na maila modaekokreatywna@gmail.com. No i będę Wam już za kilka dni pokazywać... Aha! Przede wszystkim, słuchajcie, robię wielkie sprzątanie szafy, bo jakiś czas zbierałam dużo rzeczy, kupowałam dużo, robię zakupów, no i trochę mi się nazbierało rzeczy, które tak nie do końca do mnie pasują. Stwierdziłam, że koniecznie muszę zrobić totalne odświeżenie szafy na wiosnę i chyba będę minimalistką, słuchajcie, bo pozbywam się tylu rzeczy i właśnie te rzeczy Wam pokażę w takim jakby holu, gdzie pokażę Wam też stylówki wcześniejsze z tymi rzeczami, co będę... wstawiać do sklepu. Oczywiście live będzie w poniedziałek, już jutro, więc zapraszam Was na live'a jak najbardziej, a później właśnie będzie we wtorek taki program, a w kolejny czwartek zapraszam Was na vloga przedświątecznego właśnie z różnymi takimi już inspiracjami też świątecznymi. Także mam nadzieję, że będą to fajne filmiki i że po prostu przyjdziecie i będziecie tu ze mną. Będziemy się dobrze bawić. Kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Pozdrawiam i do zobaczenia. Live long and prosper.